Rozdział drugi. Chrześcijańskie wyzwanie do służby. Podstawowe instrukcje. Tak jak wojownik, chrześcijanin jest wezwany do czynnego życia. To wezwanie z samej swojej natury nie zgadza się na beztroską egzystencję. Jeśli miałeś nadzieję, że twoja służba będzie lekka jak letnie ćwiczenia rezerwistów, to musisz głęboko się zastanowić. Rozkazy, którym musisz się podporządkować, są surowe. Podobnie jak apostoł, nie chciałbym cię pozostawić w nieświadomości co do tego i dlatego wymienię niektóre dotyczące ciebie instrukcje. 1. Odrzuć swoje grzeszne skłonności. Grzechy, które są najbardziej drogie twojemu sercu, muszą być niezwłocznie rozdeptane. Do tego potrzeba niemałego męstwa. Myślisz, że Abraham przeszedł przez najtrudniejsze doświadczenie, kiedy otrzymał polecenie wziąć Izaaka, jedynaka swojego, którego miłujesz, 1 Mojżeszowa 22, i własnymi rękoma złożyć go w ofierze? Co to jest w porównaniu z takim zarządzeniem? Chrześcijaninie, weź namiętność, która jest najdroższa twojemu sercu, jak najukochańsze dziecię, swojego Izaaka, grzech, w którym odnajdujesz największą rozkosz. Połóż na niego swe ręce i złóż go w ofierze. Przelej przede mną jego krew, ugodź go ofiarnym nożem w samo serce i zrób to z radością. To jest ponad ludzkie siły. Nasza namiętność nie będzie leżeć bez ruchu na ołtarzu jak Izaak albo jak bezgłośny baranek na rzeź prowadzony. Izajasza 53,7. Nasza cielesność będzie wyć i wić się, rozdzierając serce swoimi strasznymi krzykami. Kto potrafi opisać męczeńską duchową walkę, w której trzeba wytrwać, żeby zmusić nasze serce do podporządkowania się temu zarządzeniu? Kto może opowiedzieć o pomysłowości, z jaką namiętność będzie znajdować usprawiedliwienia dla siebie? Kiedy duch przekona cię o grzechu, szatan będzie próbował dowieść, że jest on zupełnie nieistotny. To taki drobiazg, oszczędź go. Albo przekupi twoją duszę obietnicą zachowania tajemnicy. Możesz mnie zostawić i zachować swoje dobre imię. Nie będę się pokazywał w twoim towarzystwie i nie zawstydzę cię w oczach otoczenia. Możesz mnie ukryć na końcu swojej duszy. Tylko pozwól mi potajemnie obejmować twoje myśli i uczucia. Jeśli ta prośba nie będzie zaspokojona, szatan poprosi o czasowe odroczenie werdyktu, doskonale wiedząc, że większość namiętności, osiągnąwszy odroczenie wyroku, w końcu doczekuje się ułaskawienia. Im więcej marudzimy, tym trudniejsze staje się przedarcie przez sieć uplecioną przez tego słodkogłosego obrońcę grzechu i śmierci i wykonanie wyroku. Nawet najmężniejsi mężowie w historii stawali się przez to zdobyczami szatana. Wracali z pola bitwy ze zwycięskimi bliźniami, a później żyli i umierali jako niewolnicy niecnej namiętności. Podobni są do wielkiego Rzymianina, który nawet w czasie świętowania swojego triumfu nie spuszczał oczu z nierządnicy spacerującej po ulicy. Człowiek, który ukorzył imperia, urzeczony wyglądem jakiejś kobiety. 2. Podporządkuj swoje życie Chrystusowi. Dostaliśmy nakaz, aby nie jednać się z tym światem. To znaczy nie iść na kompromis z niemoralnością i zwyczajami naszych czasów. Chrześcijanin nie powinien być na tyle ustępliwym krawcem, żeby dla ogólnie przyjętej mody skracać poły płaszcza swojej wiary. Nie. On musi twardo trzymać się swoich zasad i otwarcie demonstrować swoje niebiańskie obywatelstwo odzieniem z prawdy. Potrzeba niemałej odwagi, żeby nie zwracać uwagi na zniewagi, na które narazisz się za swoje odmienne poglądy. Niestety, wielu nie wytrzymuje tego naporu. Bardzo często zdarza się zobaczyć, jak ci, którzy boją się narazić na ośmieszenie za otwarte wyznanie Chrystusa, Ewangelia Jana 7,13, na uświęcone odzienie potępiającej sprawiedliwości, pośpiesznie zarzucają pelerynę dumy. Jak wielu utraciło niebo tylko dlatego, że wstydzili się pójść tam w stroju błazna. W międzyczasie, kiedy jedni wyśmiewają, inni brutalnie prześladują chrześcijanina, niepodporządkowującego się przez swoje zasady i czyny światu. Taką zasadzkę przygotowano dla trzech mężów judejskich. Mieli do wyboru albo zatańczyć, jakim zagra Nebukadnezar, albo spłonąć w piecu. Daniela 3,15.
Za pomocą tych samych sztuczek próbowano złowić w sieci Daniela, który żył na tyle sprawiedliwie, że jedyne przewinienie, o jakie udało się go oskarżyć jego wrogom, było związane z jego nadzwyczajnym oddaniem swojej wierze. Daniela 6:5. A teraz powiedz, ile możliwości odstąpienia od wiary wymyśli bojaźliwe serce w sytuacji, kiedy ważą się losy życia i śmierci i chrześcijanin musi albo wyrzec się swojego Boga, albo stać się ofiarą żądnych krwi przeciwników. Chwała i cześć chrześcijaninowi, którego wrogowie będą zmuszeni powiedzieć: on nie będzie postępował po naszemu. Chrześcijanin spotykający takie silne przeciwności musi niewzruszenie trzymać się w siodle swojej wiary, inaczej spadnie na ziemię. 3. Omijaj kamienie potknięcia. W kościele zawsze znajdują się ludzie, którzy przez swoje poważne uchybienia w osądach i w zachowaniu stwarzają przeszkody na drodze wierzących chrześcijan. Musisz przepojony świętą determinacją przezwyciężyć te trudności. Staraj się być podobnym do Jozuego. Kiedy Izraelici zbuntowali się i zapragnęli wrócić do Egiptu, Jozue pozostał wierny swoim przekonaniu. Ogłosił, że nawet jeśli nikt się do niego nie przyłączy, on nadal będzie służył swojemu Bogu. 4. Ufaj Bogu w każdej sytuacji. Bywają sytuacje, kiedy chrześcijanin musi zaufać Bogu, który się ukrył. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana. Izajasza 50:10. Wierzę, przyjdzie zrobić śmiały krok, żeby wkroczyć na święty obszar Boga, z taką samą śmiałością, z jaką Estera weszła do komnaty Artakserksesa. Nawet wtedy, kiedy uśmiech nie rozjaśnia jego twarzy i nie wyciąga ku nam złotego berła, żeby nas wezwać do siebie, powinniśmy zrobić krok naprzód, napełnieni wdzięczną determinacją. Jeśli mam zginąć, to zginę. Księga Estery 4:16. Ta determinacja posunie twoją wiarę o krok naprzód. Powinniśmy ufać także Bogu, który zabija. Powinniśmy w ślad za Jobem ogłaszać: on mnie zabija, ale ja będę miał nadal nadzieję. Joba 13:15. Tylko pokorna wiara pozwoli duszy nieustannie posuwać się naprzód, podczas gdy Bóg, zdawałoby się, spala ją ogniem i rzuca gniewne spojrzenia przenikające ją jak zatrute strzały. To nielekkie dzieło będzie prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości chrześcijanina. Podobną odwagę spotykamy u prostej Kananejki, która stawiła godny opór Chrystusowi, śmiało posłużywszy się jego argumentami w swojej pokornej prośbie. Ewangelia Mateusza 15:22-28. 5. Nie zbaczaj z drogi do końca życia. Twoja służba powinna zakończyć się dopiero wraz z twoim życiem. Wytrwałość stanie się cierniem pod twoim siodłem, żądłem w twojej cielesności, kiedy droga będzie się wydawać nieskończoną, a dusza przed czasem będzie prosić o pokój. To najtrudniejsze chwile w twoim powołaniu. Jak wiadomo, wielu wstępuje do wojska Chrystusa, pragnąc wziąć udział w jednym czy dwóch starciach, ale stwierdzając, że to im wystarczy, kończą jako dezerterzy. Łatwo dają się przekonać, by przyjąć taką czy inną wiarę, impulsywnie przystępują do służby w chrześcijańskim wojsku i tak samo łatwo porzucają swoje obowiązki. Jak księżyc w nowiu pokazują się na niebie wczesnym wieczorem i znikają na długo przed nastaniem świtu. Bądź wytrwały. To naprawdę trudny rozkaz. Codzienne niesienie krzyża, nieustanne modlitwy, czuwanie dniem i nocą, niemożność odłożenia broni na bok, żeby zrobić sobie przerwę. Wszystko to odepchnęło od Chrystusa wielu małodusznych. Ale twoje powołanie to zmienić wiarę chrześcijańską w codzienny trud bez jakiegokolwiek odpoczynku. Te przykłady wystarczą, żeby ci pokazać, jak wiele potrzeba ci męstwa i determinacji. Uzyskanie podobnego męstwa będzie tematem naszej kolejnej rozprawy.